Cześć Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj na grze Rebel Dynasty, to będzie piąty odcineczek. Słuchajcie, nastało lato, więc musimy generalnie polecieć sobie, pogadać z Uniegostem, tym, że w pierwszej kolejności, czekajcie, sprawdzimy sobie. Sprawdzimy sobie dziennik. Tam mamy historię Uniegosta. Z nim porozmawiać. I mamy rozdział trzeci. Dzień dobry, moi sąsiedzi. I tu możemy zdobyć 50 punktów reputacji dynastii. I etap rozwoju mała farma. Limit budynków do 9. Musimy tutaj wykonać udany flirt. No, to pewnie nam się troszeczkę z tym zejdzie, bo to nie jest takie proste. Ale wykonamy może jakieś zadania dla sąsiadów. Teraz słuchajcie, lecimy. Po drodze, słuchajcie, skoro mamy już lato, możemy zbierać sobie jagody. Jagody są o tyle fajne, że dają nam i poziom na jedzenia, jak i również picia, tak, podwyższają. Więc warto jest je generalnie pozbierać, a powiem Wam, że dobrym tematem jest, jeżeli ich nie wykorzystamy sobie przez okres do kolejnego lata. Dobra. Trochę żeśmy zebrali, lecimy dalej, bo chciałbym pozbierać jeszcze słuchajcie, patyki. Patyki najlepiej zbierać z tych małych drzewek. Dlatego, że jeżeli troszeczkę tych patyków sobie pozbieramy, a my tutaj będziemy w tych rejonach raczej rzadko chodzić, znaczy jest to kawałeczek od naszej osady, a nie wpłynie to absolutnie, że tak powiem, na nasze... wizualnie na obraz gry, jaki tutaj będziemy mieli. A dzięki temu, słuchajcie, że te patyki sobie pozbieramy, to będziemy mogli troszeczkę, słuchajcie, zarobić na tym. W początkowej fazie jest ciężko zarabiać na jakichś takich wygórowanych produkcyjnych rzeczach, natomiast możemy sobie z tego zbieractwa na pewno troszeczkę podreperować budżet, dzięki któremu będziemy mogli... Aha, już jestem przeciążony. Skoro już jestem przeciążony, to już może nie będę zbierał, bo za chwileczkę będę poruszał się bardzo wolno. Idziemy. Te patyki możemy sprzedać, słuchajcie, i... delikatnie, myślę, na nich zarobić. Potem spróbujemy coś zacząć wytwarzać, ale na początek naszej rozgrywki, myślę, że to i tak nam wystarczy. A co ważne, słuchajcie, jeżeli... przepraszam. Jeżeli zbieramy sobie patyki z tych drzewek, to zbieramy 2 lub 3, czasami 1. Natomiast jeżeli my tu mamy handlarz, a możemy dać, żeby już dalej nie szukać, to jej sprzedamy. Nie wiem, na co jej będą te patyki, prowadząc tawernę, ale cóż, pokaż mi swoje towary. Mamy 148 patyków. Chwilkę zbieraliśmy, ale to jest prawie 15 monet. Na tym zarobimy. Teraz tak. My od niej w sumie to już nie chcemy nic, więc już pójdziemy sobie. Lecimy dalej. Szukamy Uniegosta. Uniegost jest tam. A wracając jeszcze tak do jagód, jeżeli ich nie wykorzystamy, słuchajcie, do następnego lata, zrobili nam się z nich zgnilizna i będziemy mogli przerobić tą zgniliznę na
nawóz na pola. To jest też fajne. Także co powiedział Sambor? Cóż, jest samotnikiem czającym się w lesie, ale on zna tutaj zwierzynę i wierzy, że zarówno gostowie, jak i tynica wkrótce będą musiały stawiać czoła atakom wilków. Bałem się, że to będzie coś takiego. Cóż, oto twoja pierwsza nagroda. Wszystko dzięki ostatniemu poborowi podatków, w których Sambor brał czynny udział. Co ma zamiar zrobić? Ja zajmę się obroną tutaj gostowi, ale hej, musisz się upewnić, że Denica też jest przygotowana. Udaj się tam i przekonaj tego Berta do budowy palisady. Będą gotowi na wszystko, daję słowo. Okej. Okay. Kończyliśmy pewien etap. Tak, aktualizację zadania mamy. Nie wiem, co żeśmy otrzymali. Może zwiększyły nam się... Nie. Reputacja na razie nam się nie zwiększyła. Dobra. Musimy wykonać jakieś zadania dla sąsiadów. A gdzie my tu mamy jakieś zadania od sąsiadów? O, tam jest coś. Podejdziemy, pogadamy sobie. Przemir. Witaj. Czym mogę pomóc? Witaj, mógłbym prosić o pomoc. Jestem starszą osobą, nie potrafię wytwarzać narzędzi. Czy mógłbyś przynieść mi topór? Nie zapomnę cię za to wynagrodzić. Mogę się tym zająć. Dobra. Musimy stworzyć topór. A żeby stworzyć topór... wiecie. Narzędzia. Teraz my nie mamy toporu. Jak? No patrzcie, nie mamy. Nowy topór. I kamienną siekierę, słuchajcie. Wszystko. Topór, kamienna siekiera, to jest, no, ja bym to inaczej trochę odczytał. A do kamiennej siekiery potrzebujemy patyków, tak? Dobrze patrzyłem? Dobrze patrzyłem, patyków. Dobra. Właśnie przed chwileczką sprzedałem patyki. No dobra. Załatwimy szybko temat. Zgarniemy sobie tu parę patyków. Myślę, że to już będzie wystarczające. Nie będzie? Jednego nam jeszcze brakuje. Za dużo razy kliknąłem wyjść. Tworzymy. No i dobra, tworzymy siekierę. Lecimy dalej. Gdzie on był? Chodź, 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 kolego. Oto topór, którego chciałeś. Dziękuję ci bardzo. Znam kilka przepisów rzemieślniczych z dawnych czasów. Pokażę ci je. Dziękuję. No i dobra. I słuchajcie, odblokowano nowy budynek, warsztat na pierwszym poziomie. Także tu będziemy mogli sobie wytwarzać pewne rzeczy. Zostało nam jeszcze jedno zadanie do wykonania. Tylko kto tu jeszcze ma zadania? Wiecie, kto może mieć dla nas jeszcze jakieś zadania? Jeszcze spróbujmy tutaj podejść, bo tutaj też są jeszcze osadnicy. Niski poziom energii. O, jest Alvin. Alvin na pewno będzie miał dla nas coś. Witaj. Witaj. Moje imię to Racimir. Witaj, nazywam się Alvin. Nie poznaję cię. Jesteś tutaj nowy. Przybyłem tu z południa, szukam dla siebie nowego miejsca, w którym mógłbym rozpocząć nowe życie. Cóż, powodzenia. Kontynuuj. Każdego roku uprawiam ziemię. To w zasadzie to robię każdego dnia, rok w rok. Nie nudzi ci się to? Na twoim miejscu umarłbym z nudów. Oczywiście, że mnie to nudzi. Jak długo możesz robić w życiu to samo? Ale rodzina potrzebuje mojej pomocy, a ja robię co w mojej mocy. Obraziłem cię, wybacz.
porządku. Do tego pękła rękojeść mojej przeklętej kosy. Teraz zbieranie plonów trwa jeszcze dłużej. Myślę, że wiem, jak ci w tym pomóc. Niedługo wrócę. No i dobra. Więc słuchajcie, mamy kolejne zadanie do wykonania. To jest historia Alwina. I musimy dostarczyć patyki. A ile mam patyków u siebie w ekwipunku? Coś mieliśmy. Jeszcze w sumie mamy dwa. Nie wiem, czy to nie będzie wystarczające. Trzymaj, użyj tego jako nowej rączki. I tutaj dajemy patek. Sugerujesz, że... Daj mi ten kosę, pokażę ci, jak to zrobić. Sugerujesz, że ja nie zawsze ładnie wyglądam? Coś jest nie tak. Ale dobra. Wiem, jak tworzyć proste rzeczy. Codziennie uczymy się czegoś od nowa, prawda? Dobra, zaskoczyłeś mnie. Jesteś swego rodzaju rzemieślnikiem. No i tutaj kończymy w sumie z nim rozmowę. Tak, do zobaczenia. Nie będziemy wszystkich tych dialogów czytali. To wam się tam pojawia na ekranie. Doczytacie resztę. Dobra, zrobiliśmy w sumie wykonać jakieś zadania dla sąsiadów. Aha, my mamy dopiero dwa zadania wykonane. Czy jeszcze gdzieś ktoś może mieć dla nas jakieś zadanie tutaj? Chyba dzisiaj to już będzie wszystko, jeśli chodzi o to. No dobra. Skoro tu już wszystko żeśmy wykonali, zbierzemy sobie parę patyków. Jeszcze. Drzewa, słuchajcie, one odrastają co dwa lata. Nawet po ścięciu, jeżeli gdzieś tam zetniemy, czas może coś wypić. Okej. Jeżeli zetniemy, to za dwa lata w podobnym miejscu drzewo wyrośnie z powrotem. Dobra, pozbierajmy jagodę. Słuchajcie, bo to jest też ważny temat. Wcześniej wspominałem, za to nam i troszkę jedzenia i picia. Ja się w miarę szybko zbiera, słuchajcie. Możemy jagody zbierać tylko latem. Znaczy na wiosnę one są jeszcze niedojrzałe. Zebrać je możemy, ale niekoniecznie są wtedy jadalne. Okay. Wrócimy do siebie. Zostawimy jagody w skrzyni, żeby nam nie obciążały tutaj ekwipunku. Tutaj w początkowej fazie bardzo szybko się męczymy. Potem będzie można wykupić sobie jeszcze dodatkowe umiejętności, które dadzą nam większą wytrzymałość. Ale póki co, jak jest, mamy 159. O właśnie, widzicie, tutaj niechcący, zbierając jakieś patyki, musiałem zebrać niedojrzałe jagody. No nic, z nich też prawdopodobnie, bo one, zobaczcie, już mają 50%. Za jakiś czas spokojnie też przejdą w zgniliznę i tutaj mogli sobie coś ogarnąć. Czy ja mam w ekwipunku siekierę? Mam siekierę i ona ma 100%. O, kapusta nam już się pojawiła, trzeba będzie ją zebrać. A póki co, słuchajcie, mamy siekierę. Zetniemy jeszcze sobie kłodę. Bo chciałbym w dzisiejszym odcinku jeszcze spróbować, słuchajcie,
łowić parę ryb. Próbowałem już kilkakrotnie robić takie rzeczy i tu można zrobić to za pomocą drewnianych włóczni. Chciałbym sobie wytworzyć 4. Najlepiej ryby łowić jest specjalną włócznią, taką do połowu ryb. Ona ma wtedy 3 chyba końce, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast nie wiem tylko, czy uda nam się znaleźć pływające ryby, ale chyba je widzę. Ja miałem włócznie. Pod którymś przyciskiem miałem zapisane włócznie? Nie mam. Drewniana włócznia i sobie ją przypiszemy pod 3. Dobra. I są ryby, zobaczcie. Dobra. Teraz. To nie jest takie proste, żeby w nie trafić, ale udaje się takie rzeczy, słuchajcie, robić. Niech one się chwilę uspokoją na luzaczku. Może uda się którąś upolować. O, nie jest to takie, kurczę, jak mówiłem, proste wcale. Ale jednak się udaje. Troszeczkę cierpliwości i generalnie jesteśmy w stanie upolować sobie rybki, nawet zwykłą włócznią. Tak, mamy kolejną. Ważne jest, żeby one się troszeczkę uspokoiły. Tak, bo to jest mocno istotne. Za daleko. Dużo łatwiej jest, jak one są dość blisko nas, się uspokoją. To lustro wody nam nie pomaga czasami w celowaniu, no ale... To nie było dobre celowanie. Znowu włócznie. Pijemy się wodę. Włócznie. No i pięknie. Kolejna trafiona. Dobra, dobra. Bez takich. No już nie uciekajcie. Właśnie najgorzej jest, jak je zaczniemy płoszyć. Widzicie? Mają nam robić. O. Nie no, tutaj to już było celowanie takie naprawdę całkiem niezłe i co? Bo już nie mamy włóczni? Możliwe, że słuchajcie, już gdzieś te włócznie pijałem. A włócz nam się zniszczyły, bo tak na dobrą sprawę to mamy 4 rzuty. No dobra, skoro mamy 4 rzuty, to już troszeczkę żeśmy tam połowili. Także jak widzicie, jest taka możliwość, aczkolwiek nie jest to wcale takie proste, jakby się wydawało. I zbierzemy sobie kapustę.
Magazyn żywności odblokowaliśmy sobie w tym momencie. Otwórz, zostawmy te. Magazyn żywności będzie nam potrzebny, ale troszeczkę później. Płoć też odłożymy. Mamy jeszcze takie rzeczy do odłożenia w sumie. Tutaj to wszystko. Natomiast na pewno, słuchajcie, będę chciał wybudować sobie budynki. Mam za mocno ustawioną zdobycie, uprawę. A tu jeszcze w rolnictwie nie możemy wybudować sobie. Natomiast możemy magazyn, rzemiosło. Możemy wybudować sobie warsztat. Warsztat jest dobrym tematem, bo będziemy mogli sobie więcej... To będzie stół warsztatowy. I tam możemy wytwarzać sobie dodatkowe rzeczy, właśnie na przykład z patyków. Dobrym tematem jest produkcja łyżek. Także ja to bym na pewno chciał zrobić i tu będą potrzebne 8 kłód. 8 kłód. Mamy jeszcze troszeczkę. Brakuje. Od pewnej aktualizacji musimy posiadać też łopatę do tego, żeby wykopywać, słuchajcie, te kłody, te pniaki, tak, z ziemi, bo inaczej się nie da. A wykupując te pniaki, pozyskujemy jedną kłodę dodatkowo. Chyba spadło na nas. No właśnie. A jeszcze raz. Mocno przeciążeni, ale to nic. Nic, pójdziemy sobie... No tak, z tej strony będę chciał zrobić, słuchajcie, żeby mieć tutaj pola i tu część jak gdyby mieszkalną, natomiast z tej strony będę chciał pobudować budynki takie gospodarcze. Teraz tak, żebyśmy zaczęli domy, wydobyć łowiectwo tutaj. Jeszcze mam za mało? To niemożliwe, już myślałem, że to mi w zupełności wystarczy, a tu się okazuje, że jeszcze jednej kłody mi brakuje. Skoro tak, to spróbujmy jeszcze jedną wyciąć. I tym sposobem odblokowaliśmy sobie magazyn zasobów. No teraz to już będzie naprawdę żółwie tempo. Ledwo się poruszamy. I ja będę chciał go postawić sobie gdzieś w tym miejscu. Może troszeczkę w tą stronę go przestawimy. Tylko tak, on ma wejście, powinien mieć wejście tutaj od mojej strony. No i dobra, i to będzie w sumie chyba dość dobry temat, dlatego że tu jest droga i tu z tej drogi od razu byś warsztat. Super. Jak dla mnie bomba. Co potrzebujemy? Kłody i słomy 8 sztuk. To kłody to mamy jeszcze tutaj z tego ostatniego cięcia nam zostało. Kłody jakieś się udało zebrać. Jeszcze jedna kłoda. Jedna kłoda, to sobie może zetniemy jeszcze tutaj drzewo.
nie pamiętam tylko, czy ja już będę miał. Jeszcze brakowało, tu brakowało wody. Dobra. Pamiętam, że słomę chodziłem, zbierałem, ale czy jeszcze mam słomę w skrzyni? Mamy 43 sztuki słomy. Okay. Spróbujmy. Może nam wystarczy. Bo tu dużo tej słomy nie potrzeba jest na ten dach. Że na spokojnie damy radę. No i bomba. Słuchajcie, warsztat w tym pierwszym poziomie no, wygląda niezbyt imponująco, ale mamy skrzynię, gdzie dodatkowo mamy miejsce na chowanie przedmiotów. Tu możemy schować aż 100 kg. A tu mamy stół warsztatowy. I na stole warsztatowym możemy tworzyć sobie różnego rodzaju przedmioty. Fajnym tematem będzie zakup, słuchajcie, schematu na wyrób tych łyżek. Dlatego, że łyżkę sprzedamy za 3 monety, no a patyk jest znacznie mniej warty, bo czekajcie, jeszcze wracając, łyżka potrzebujemy, żeby ją wytworzyć, jeden patyk, tak? I dostajemy za to aż 3 monety, więc to jest full opcja, którą będziemy mogli sobie wdrożyć, no tutaj jeszcze możemy coś tam zebrać, wdrożyć na kolejnym odcinku. Także tak, dzisiaj w sumie uważam, że całkiem fajnie nam się ten dzionek zakończył. Byliśmy na polowaniu, na łowieniu ryb i kilka sztuk się udało złowić, to mamy 3. Nie jest może dużo, ale jak na krótkie połowy to w zupełności wystarczy i dla mnie na tą chwilę jest też to w zupełności wystarczające. Także ja sobie tutaj jeszcze, słuchajcie, no właśnie, o tu mogę upiec to rybie mięso i na dzisiejszym odcineczku to już będzie wszystko, słuchajcie. Także jeżeli wam się odcinek podobał, to zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to również zapraszam. A ja się z wami żegnam. Do następnego odcineczka. Cześć.